Cześć, witajcie. Dzisiaj będę pokazywał, jak będę instalował system Linux Mint Cinnamon 19.3, 32-bitowy na takim laptopie starym. Ale najpierw zabierzmy się za jego modernizację po tylu latach. Wpierw zajmę się wymianą dysku. Jest tu dysk talerzowy, jak zresztą widać. Coś takiego. Dobra, więc dysk mamy już wymieniony. Wrzucę tutaj SSD Good RAM o takich parametrach. Cel 100, generacji trzeciej, 240 giga, powinno w zupełności wystarczyć. Dobra, widzicie, weszło. Wszystko jest dobrze. Zamykamy. Skręcamy. Jeszcze ludzie dzwonią, no nieźle. Ludzie nie mają kiedy, kurde, dzwonić tak naprawdę. Nie wiem, czy ja to dokręciłem, czy ja tego nie dokręciłem, no nie dokręciłem. Dobra. Jeszcze lepiej. Powiem wam szczerze, że większość prac wykonam tutaj, a większość po prostu będzie zrobiona już pod internetem. A nie, internet ja mam tutaj, to ja nic praktycznie nie muszę robić. Dobra, wiecie co, robimy na odwrót. Pyk. Tak, ustawię wszystko, że będziecie wszystko widzieć. Tylko najpierw sobie wszystko... Dobra, jedziemy dalej. Płytka z Linuxem już się przeciera z kurzu. Dobra, ege siege, bracie, sojo, kojo, masa i burki. Jak powiedział gościu w Budapeszcie i kupił za to buraki. Słychać, komputer się uruchamia. Stara Toshiba, jak to kiedyś komputery były. Oczywiście brak systemu, ale system zaraz będzie. Ciekawe, czy on od razu załapie, czy trzeba go uruchamiać ponownie. Aha. Chyba F12. Dawaj. Dobrze, zapamiętałem, że F12, CD, DVD, Enter. Tak, wszystko huczy, napęd optyczny idzie. Powiem tak, że gdyby ktoś nie wierzył... Widzicie, wszystko idzie. Po prostu parę osób nie wierzy, że ja instaluję Linuxa na tym laptopie starym. Spokojnie, on się zaraz uruchomi. Ale to kurwa huczy. Może tego nie słyszycie, ale laptop jest głośny.
Wiecie co, użyję tego starego dysku twardego i go trochę podniosę z boku. Każdy już pewnie pomyślał, że system zdech i taki chuj będzie miał z tego filmu. Nie, nie ze mną te numery. Słuchajcie, ja jestem nie dlatego tak zaawansowanym informatykiem, kurde, żeby się poddać jak łatwo. A od razu będziecie mieli pokazane, jak się instaluje Linuxa. Wszystko w jednym, tak naprawdę. Wszystko idzie, aktywność dysku. Laptop podważony dyskiem twardym. Nie ma to jak instalacja Linuxa z rana. Od razu wziąłem sobie, podłączyłem internet, żeby się nie pierdzielić potem. Ten laptop ma kartę Wi-Fi, która obsługuje sieci Wi-Fi w standardzie A, B i G. A mój router nie obsługuje już z tych standardów żadnej. On obsługuje tylko standard N i AC. A standardu B albo G albo A już nie obsługuje, więc musiałbym mieć router, który obsługuje stare standardy, żeby ten laptop miał udostępnione połączenie Wi-Fi. To jest laptop, sami sobie znajdziecie z jakiego roku. Spokojnie, to tak się zawsze. 7 minut, ja pierdzielę. Ale ten napęd optyczny, kurde, skrzypi. Tak, do młodszej widowni. Kiedyś instalowało się system operacyjny z wykorzystaniem napędu optycznego. Nie jak teraz, w nowoczesny sposób z pendrive'a. Możecie wierzyć, ale to wygląda, jakby to wieki zajmowało. Człowiek wstał godzinę temu i musi już Linuxa instalować. Wczoraj za inne prace się brałem, więc dzisiaj to mogę sobie pozwolić na to. Już mamy kursor, jest wszystko dobrze. Powiem tak, ja wam mogę zagwarantować, że właśnie na dysku SSD i Linuxie ten laptop będzie chodził jeszcze lepiej. Jak zresztą widzicie, wszystko się ładnie uruchomiło. Poczekam jeszcze chwilę. No to pokazuje, że bateria jest zdechnięta, ale to nic. To jest normalne. Widzicie, pokazuje, że connect. Jest połączenie internetowe.
1,9. Trochę przybliżyłem, żeby wam ułatwić. Szukamy języka polskiego. Zaczynamy instalację. Polski, polecam sprawdzić sobie klawiaturę. Czyli dobrze. Ci, si, zi, wszystko jest dobrze. Dziwne, że tu, patrzcie, widzicie, jest. Tu jest niby internet. Dobra, weźmy, połącz się z siecią. Połącz. Dziwne, wiecie co, bo jak instalowałem tutaj Windowsa na tym komputerze, to nie chciał się połączyć w ogóle z Wi-Fi, a tu widzę teraz ruszyło to, więc Linux ma istotną przewagę nad Windowsem. Właśnie widzicie z jakiego powodu. A co tu się odjebało? Przygotowanie do zainstalowania. Potrzebujesz przynajmniej 10 giga, żeby zainstalować Linux. Ten komputer posiada tylko... Jak 0,0 bajtów? Przecież ma nowy dysk. Szczerze powiem, nie wiem co tu się odpierdala. Ale to jest wsadzony w fabrycznie nowy dysk SSD. Wiecie, to jest komputer bardzo stary, więc prawdopodobnie może być też tak, że on nie czyta SSD-ków już. Ale przynajmniej pokazałem wam, jak wygląda instalacja. No, nie przejdziemy tego już dalej. No właśnie, mi się też tak wydaje, że tu będzie dupa. Bo dysk jest nowy, laptop powinien go znaleźć, a skoro wyświetla ten komunikat, to znaczy, że BIOS tego laptopa nie widzi tego dysku. A może nie widzi dlatego, że tu jest, nie wiem, interfejs SATA 1, a nie SATA 2 czy 3. I dlatego kiedyś czytałem o tym, że mogą być dyski niewidoczne dla BIOSów starszych komputerów. No niestety, tak czasem, słuchajcie, bywa. Myślałem, że będzie zajebiście, że się uda, tu widzicie, nic z tego nie wyszło, ale przynajmniej film pójdzie na YouTube, że próbowałem to zrobić. No nic. Tak, kończymy. Przykro mi, że się nie udało, ale widzicie, przynajmniej próbowałem. Więc niestety będzie musiał ten laptop być dalej na tym starym dysku talerzowym. Przykro mi z tego powodu.